Teza Niantyfana to fatalny czas na zakup elektroniki. Moja teza to jeden z najlepszych czasów na zakup elektroniki. Zapraszam do oglądania. Kochani, kilka dni temu Niantyfan dodał filmik, w którym opowiada o obecnym rynku elektroniki i stwierdził, że jest to. Jest. Fatalny. Bardzo fatalny wręcz czas na zakup elektroniki. Powiedział, że jest bardzo źle. Jest źle, jest naprawdę źle. Było to dość depresyjne, że tak powiem, jak obejrzałem ten filmik. I dzisiaj będę reagował do tego filmiku. Po części, tam 10% powiedzmy, zgadzam się z tym, co mówi, ale w większości się nie zgadzam i powiem Wam dlaczego. I już zaczynając tutaj od miniatury, widzimy tutaj MacBooka m 1 yy, i widzimy tutaj starą cenę troszeczkę zmanipulowaną, że tak powiem, przekreśloną 4500 zł, przekreślone na 5800 zł. No i to jest to jest oczywiście naciągane, no bo MacBook m 1 nigdy nie był w takiej cenie, czyli 4500 zł na stronie oficjalnej Apple. A. Wiadomo, że to było tylko w innych firmach, RTV AGD i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście na stronie Apple można kupić go zawsze taniej ze zniżką edukacyjną i to Wam polecam oczywiście zawsze robić, ale dzisiaj zastanowimy się. Czy to prawda, czy na pewno MacBook Air jest teraz najdroższy jaki kiedykolwiek był i spoiler powiem wam, że nie. I powiem wam dlaczego to jest tak naprawdę najlepszy czas, żeby kupić na przykład MacBooka. Także koniecznie zostańcie do końca. I na początku tu widzimy już e, cenę wymaksowanego era. Nie wszystko. I to nie o 1, 2 czy 3%. Auta, nieruchomości, prąd, gaz, paliwo, co się przekłada na cenę żywności, produktów do domu, transport też kosztuje. I tak jak z cenami polskiego paliwa, czuć smród, tak z elektroniką jest trochę inaczej. Więc początek Zapraszamy tu mamy na nawiązanie, sposób, jakoby miało to też związek z całym temat, rynkiem, no nie, nie? Że wszystko drożeje. Po części ma. Naprawdę jest źle. Krótko mówiąc, pamiętać jak się mówiło, jest chrwo, ale stabilnie. Tak teraz jest chrwo i niestabilnie. Nie da się ukryć, że do przygotowania dzisiejszego materiału zachęciły mnie znaczne, ale to znaczne podwyżki cen za nowe. I stare maki. Dosłownie. No i widzimy to już pierwsze nawiązanie, że motywacją do nagrania tego filmu było podniesienie cen maków wszystkich na stronie Apple. A. I zaraz więcej wam o tym powiem i nawet pokażę wam wykres, który zrobiłem, jak zmieniała się cena MacBooka R na przestrzeni ostatnich 7 lat. Także koniecznie go dalej. Chwilę po zakończeniu konferencji Apple podwyższyło cenę dosłownie każdego maka. Poczynając od Maca Mini, którego cena podstawowa wzrosła o jakieś tam 200-300 zł, kończąc na Maca Maku Pro, który dotychczas kosztował Bagatela 260 tys. złotych, na ten moment możemy go kupić. Uwaga, za zaledwie 308 tysięcy złotych. No i tutaj, a propos Maka Pro, nie wiem, ile osób w Polsce w ogóle kupuje te Maki Pro. Także, dla mnie, czy jego cena się tak naprawdę zmienia. Dla mnie szczerze mówiąc nie ma żadnego znaczenia i dla normalnych konsumentów, bo nikt go nie kupuje jako osoba indywidualna, tylko zazwyczaj firmy go po prostu biorą jeszcze pewnie w leasing. Także ten przykład według mnie w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo to jest tylko takie: o, oh, wow, jest 300 tysięcy za komputer i tyle. I to nie ma żadnego znaczenia dla nas, normalnych osób. Ja się chcę tutaj skupić na komputerach, które są najpopularniejsze, czyli na głównie na MacBooku R, którego również sam używam. O tym zresztą mówił Marcin Połowianiu. To w sumie też po części jemu zawdzięczam dzisiejszy materiał. Ale od samego początku to, że elektronika drożeje, nikogo nie dziwi. Zresztą podam wam parę przykładów to, jak drożej smartfony na przełomie. O, i tutaj mamy już zdanie: to, że drożeje elektronika nikogo nie dziwi. Ale poczekajmy jeszcze na ten argument o smartfonach, to rozwinę Wam, co ja myślę o tym argumencie. Ostatnich 10-11 lat, a nawet jak drożą na przykład ostatnich 2-3 lat, i zapewniam Was, że w rynku klasy średniej, średniej i niskiej nie są to ceny po 100 200 zł. Według wyliczeń amerykańskiego giganta, w 1199 dolarów za nowego MacBooka Air z procesorem M2. To w Polsce 6999 zł. No nie ma bata, tak to się nie liczy. Na ten moment podwyżki obowiązują tylko jeżeli chodzi o MAKI. Natomiast jestem też święcie przekonany i przypomnijcie mi o tym dosłownie za 2-3 miesiące, że nowe iPhone 14 i 14 Pro będą urządzeniami znacznie droższymi od zeszłorocznych modeli. No dobrze, jak zmieniły się ceny? Powiem krótko, wszystkie Maki są droższe, niezależnie od wybranej wersji, niezależnie od wybranej konfiguracji oraz modelu, który Was interesuje. Na ten moment oficjalna cena tego MacBooka na stronie Apple to... 5799 zł, czyli już na starcie 1200 zł w dupę. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że jeżeli chodzi o ceny na stronie Apple, one zawsze odbiegały. Okej, okay, dobra, to teraz Wam trochę zaspoileruję, co będzie później. Później na samym końcu filmu, w podsumowaniu, będzie tutaj nawiązanie, że przyczyną wzrostu cen tych starych maków, czyli MacBooka R z procesorem M1, jest inflacja, załamanie łańcuchów dostaw w Chinach i tak dalej, i tak dalej. Problem w tym, że cena MacBooka R z procesorem M1 w Stanach nie zmieniła. Się i została podwyższona w Polsce jedynie tylko przez to, że zmienił się kurs złotówki. I to jest tylko jedyny powód tego, że została podniesiona cena. Zawsze jak wychodzi nowy design danego urządzenia w Apple, czy to właśnie był MacBook Air na przykład w 2018 roku, czy to są iPady i inne urządzenia, zawsze jest podniesiona cena, jak wychodzi nowy design, to musimy po pierwsze zapamiętać i później dopiero jak Produkowanie danego urządzenia w tym designie staje się tańsze, to jest obniżana jego cena. No to teraz przyjrzyjmy się temu wykresowi cen MacBooka Air na przestrzeni ostatnich 7 lat i widzimy to, że 2015, 16 i 17 rok to była ta sama cena, czyli 5599 zł i to był ten jeszcze stary design. Ten taki srebrny Mac z bardzo słabym ekranem, słabą kamerą, nie miał w ogóle portów Thunderbolt i miał mega wolne procesory Intela z dwoma tylko rdzeniami. I mamy tutaj rok 2018. Został zaprezentowany nowy design, który mamy obecnie w MacBooku RM1. I ten design, właśnie MacBooka R, została podwyższona cena do. 6999 zł, czyli dokładnie ta sama cena, jaka jest teraz za MacBooka R z procesorem M2. Więc nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia, jak dla mnie przynajmniej. Ja wam tutaj chcę tylko dodać, że ja tutaj porównuję ceny z pamięcią 256 GB, bo. Ta właśnie pamięć zmieniła się w 2020 roku jako podstawowa. Wcześniej mieliśmy do czynienia z pamięcią 128 GB, więc Maki były na przykład tańsze o 500 albo o 1000 zł, ale miały mniejszą pamięć, także to musicie brać pod uwagę. I teraz porównując te dwa Maki z 2018 roku i z 2022 roku, widzimy tutaj również bardzo dużą zmianę, bo dodatkowo dostajemy MagSafe, dostajemy większy ekran, jaśniejszy, Mamy P3 kolory wyświetlacza. Mamy dużo lepszą kamerę. Mamy lepszą klawiaturę. Mamy mega, mega lepsze procesory i więcej rdzeni. Jeszcze warto wspomnieć, że mamy dużo lepsze głośniki. Dużo większy czas dwa 3 razy dłuższy czas pracy na baterii. I całkiem zimnego maka, a przynajmniej zimniejszego o 20-30 stopni, a na co dzień w użytkowaniu nawet o połowę. Więc za tą samą cenę po czterech latach. Kiedy cały rynek ulega inflacji i inflacja jest procentem składanym, również trzeba to było przypomnieć, mimo to uzyskujemy. Dostajemy lepszy produkt za tą samą cenę. To tak, jakby producent chipsów dawał nam nie 150 gram chipsów w tym opakowaniu, tylko 200 gram za tą samą cenę po czterech latach. Czyli mielibyśmy tutaj do czynienia z deflacją, czyli pieniądze zwiększałyby swoją wartość i zwiększają właśnie wartość w zakupie elektroniki. Czyli dostajemy więcej za tą samą cenę. Albo tak, jak to było. Rok temu czy dwa lata temu dostawaliśmy więcej za dużo, dużo mniej. Ale oglądajmy dalej i opowiem Wam o tym, jak elektronika ulega deflacji. A nie inflacji. Najmniejsze różnice cenowe objęły te najtańsze maki, chociażby ten wcześniej wspomniany Mac Mini. Tam różnica jest około 200 czy 300 zł. Yy, a propos Maca Mini, chciałam tylko powiedzieć, że wcześniej Mac Mini w postałowej wersji kosztował 3999 zł. Tak, żebyście mieli tylko porównanie do obecnych cen. I był to też czas, kiedy nie miał on nawet 256 GB. Już nawet nie mówiąc o tym, że miał tylko 4 rdzenie, nawet nie porównując. Yy, Mocy, jaka jest teraz za tą samą cenę nam oferowana. Ale posłuchajmy, co nie Antyfan ma nam do dopowiedzenia jeszcze o iPhonach. Dlaczego nawiązałem do Apple? Ponieważ ceny są podwyższane z roku na rok. My nawet tego nie zauważamy, bo a, albo są to niewielkie różnice po pokroju 100, 200 czy 300 zł, albo cena pozostała dotychczas taka sama. Natomiast doskonale wiemy, że wyprodukowanie takiego iPhone'a SE 2022 nie jest równoważne z wyprodukowaniem takiego urządzenia, kiedy wyszedł iPhone 8 w 2017 roku, więc firma i tak na tym zarabia, więc firma i tak narzuca ogromne marże. I tu usłyszeliśmy przykład y, iPhone'a SE, że iPhone 8 i obecny iPhone. Se, że teraz jego cena wyprodukowania jest dużo tańsza. Tak. Dlatego jest on tańszy o ponad 1000 złotych. Możemy tutaj zobaczyć, że cena iPhone'a 8 w 2017 roku, czyli 5 lat temu, przez te 5 lat co roku inflacja jako procent składany pomniejszała nam wartość pieniędzy. I zwróćcie uwagę, że iPhone 8 przy premierze 64GB, tak samo jak tutaj iPhone SE, kosztował 3479 złotych, a iPhone'a SE dostajemy za... 2299 zł, czyli grubo ponad 1000 zł taniej. I dostajemy tutaj lepszy procesor, 5G, więcej czasu pracy na baterii, dodatkowe funkcje aparatu i nagrywania i ogólnie przedłużone również wsparcie. Dużo szybszy jest ten telefon, wiadomo, mając ten najnowszy procesor. Także uwzględniając inflację, cena tego telefonu spadła praktycznie o połowę Samsung Galaxy S2 czyli i 9100, z tego, z tego co pamiętam, był to najbardziej flagowy, najbardziej dokoksowany model, którego darzę przeogromnym sentymentem, w dalszym ciągu uważam, że to jedna, jaka się pojawiła, kosztował mnie 2000 zł. W 2022 roku jest Samsung Galaxy S22 Ultra, którego cena zaczyna się od około 6000. A teraz przejdźmy teraz tutaj do smartfonów z Androidem. Dostajemy tutaj zupełnie inny telefon z zupełnie innymi funkcjami. Mamy tutaj USB-C, aparaty, procesor, pamięć, te wszystkie rzeczy. Zostały ulepszone, więc to nie jest tak, że dostajemy właśnie tą samą paczkę chipsów 150 gram, yy, którą dostawaliśmy wtedy, i teraz dostajemy również taką paczkę. Tylko ten telefon ma upakowane w sobie dużo lepszą technologię, większy ekran i tak dalej, więc nie da się tego tak naprawdę porównać. A gdybyśmy chcieli to porównać, to najprawdopodobniej wyprodukowanie takiego telefonu wtedy, kilka lat temu, kosztowałoby 20 tysięcy złotych. Więc wtedy byśmy zobaczyli tą prawdziwą cenę, że tak naprawdę i tak uległ deflacji ten dany właśnie produkt. Tutaj nie Antyfan jeszcze będzie mówił o komputerach z Windowsem i też nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Tu osoby tylko w komentarzach zwróciły uwagę na to, że karty graficzne tanieją i procesory również, i pamięć, więc możliwe, że zbudowanie czy tam kupienie komputera w 2022 roku nie jest. Aż tak strasznie gorsze, jak było to rok temu. Ja mogę tutaj tylko powiedzieć na przykładzie Apple'a, czyli na firmy, której używam i na której się tutaj bardziej znam. Jest źle, jest naprawdę źle. Jeszcze tutaj tylko warto poruszyć jedną kwestię, czyli podzielenie tej całej kwoty zakupu przez lata używalności danego produktu. Tak więc z biegiem czasu również dostajemy coraz dłuższe wsparcie w Apple, ale wiem, że w Androidzie producenci przedłużają to wsparcie. I tutaj, jeśli podzielimy cenę da danego produktu, czyli na przykład tego iPhone'a SE, którego ja używam jako mojego y, telefonu, iPhone SE 2016, jeśli podzielimy go przez te 6 lat, jakby użytkowany, to uzyskujemy kilkaset złotych rocznie użytkowania takiego telefonu. A ja tutaj, antyfan, nie antyfan, też mówił o y, iPhone'ie 4S i porównywał jego cenę do obecnego iPhone'a. I to co Wam właśnie powiedziałem, że telefony są dużo większe i dostajemy dużo więcej za te pieniądze, to dodatkowo jeśli nawet tą cenę jeszcze później podzielimy na 6 lat wsparcia, to i tak uzyskamy lepszą cenę podzieloną przez te wszystkie lata niż podzieloną cenę iPhone'a 4S na 4 lata, czyli na tyle ile on uzyskał wtedy wsparcia. Także weźmy też to pod uwagę, że ten dany sprzęt, który kupimy dzisiaj, możemy przez dłuższy czas użytkować, bo jest on szybszy i wolniej, on się jakby starzeje. To było na tyle, co miałem do powiedzenia na temat inflacji, deflacji i sprzętu elektronicznego. Uważam, że jest to świetny czas na zakup sprzętu, bo będziemy go mogli używać. Dłużej niż kiedykolwiek wcześniej moglibyśmy, uzyskujemy najwięcej, dużo więcej niż kiedykolwiek uzyskiwaliśmy za daną kwotę i myślę, że ta sytuacja będzie się tylko z biegiem czasu polepszać, w miarę ulepszania procesów produkcyjnych. Dzięki wielkie za oglądanie i dajcie mi proszę znać w komentarzach, co Wy uważacie na ten temat i pozdrawiam ci również nie antyfan, nie bądź zły, że tak użyłem Twoje wideo. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!